Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem na złomie w górach i idę szperać. Zobaczymy tutaj, co się nowego pokazało. Byłem tu tydzień temu. Były dwa koła, zobaczymy, może będzie coś nowego. Dobra, idę patrzeć. Złomo, ale trzeba szperać. Co tam jest ciekawego? Złomu dużo nowego. Trzeba szperać. Nigdy nie wiadomo, gdzie co może leżeć. Widzicie na przykład taki widelec, a może być niemieckim widelcem z wojny. Ale to jest niestety PRL. Trzeba patrzeć dokładnie. Patrzcie, ile tego jest. Tych ściągaczy. Piła. Wszystko i nic. Patrzeć trzeba. Tu w takiej skrzyneczce metalowej tutaj zacząłem sobie grzebać i znalazłem rączkę. Romet, a wezmę na sztukę jako oryginał. Szczękotrzymacz jeden czy kawałek hamulca. Dwie końcówki od gaźników. Fajkę i tutaj taką obramówkę w chromie, ale pogiętą od jakiejś lampy, ale wezmę. Tak sobie tu szperam. W tej skrzyneczce to było z tymi śmieciami. Może coś jeszcze będzie. Siedzisko z rowerów, nic ciekawego. Kiedyś pięknego flaminga tu dorwałem. Tu
piękne drewniane koło, zobaczcie. A tu jedno koło od WS-ki, a drugie to nie wiem od czego to jest. Chyba od Jawki będzie. Zapytam się, jaka to będzie cena tego tutaj. Zobaczymy. Ta łopata. Tu chyba sieczkarnia, czy jak to się tam nazywa. Tu jakaś maszyna. Dobra, pytam się tylko. Piły, nie piły. Lewarki. Dobra, koła mam. 5 tych za 2 koła. Patrzcie, jakieś cenne stare. Wszystko i nic wam powiem. Jest jakieś drewienko. Stare narzędzie, nie wiem do czego to nawet. No, stare góralskie narzędzie. Nie mam pojęcia, do czego to mogło służyć. Siekiera. Ta, coś patrzysz. Kolejne. Dość dziwne. Zapytam się znajomego, czy by nie chciał takich narzędzi. Powiem wam, popatrzeć zawsze warto. Nigdy nie wiadomo, co tutaj ktoś mógł wrzucić. Dla kogoś śmieci, dla drugiego skarby. Nic już ciekawego nie widzę. Tu jeszcze takie pierdło stare. Ja już po wizycie na skupie złomu, powiem wam, jestem zadowolony. Wywiozłem dzisiaj ten złom, który zbierałem kiedyś tutaj w lesie. Dostałem za to 60 zł. I od razu zamieniłem te rzeczy na starą motoryzację. Słuchajcie, to sobie wygrzebałem z tej skrzyneczki. Taki kominek. Ładny, niepopękany. Dwie końcóweczki od gaźników. No i do tego dwa koła. Powiem wam, że to wydaje mi się, że to chyba jest od MZ-y, tak jak to starałem się rozszyfrować, ale do końca nie wiem, ale w fajnym stanie tu kółko w miarę. Tak to się tu prezentuje. A drugie koło to
na WS-ka, na pewno WS-ka, bo o tych koło od WS-ek to już mam, a mam, jak się to mówi, ale też stan bębna przyzwoity. Bardzo rzadko, powiem wam, są szczękotrzymacze, niestety występują same bębny, no ale co poradzić. Dzisiaj taki króciutki filmik, bo jak widzieliście, to zbytnio nie było co tam po prostu pokazywać, ale w sumie co tydzień jak jestem, to w sumie jakieś zawsze koła czy motoryzację pozyskuję. To niby są takie pierdołki, ale też potrzebne, oryginalne z PRL-u do motorów właśnie z okresu PRL, więc też jestem zadowolony. Przepraszam, że mam takie ręce w farbie, ale jak wiecie, to odmalowuję pomieszczenia mojej przyszłej izby pamięci, więc jestem zadowolony z wyjazdu, bo za to wszystko zapłaciłem 50 zł, a za złom, który wywiozłem i zebrałem tutaj w lesie, czyli zrobiłem coś dobrego, wziąłem 60 zł, więc jeszcze dycha w kieszeni została i mam fajne fanty, czyli w sumie czyszcząc las mam za to te fanciki. Coś zawsze się zbierze, uratuje, więc jestem usatysfakcjonowany. Ok, ja wam bardzo dziękuję serdecznie, że obejrzeliście ten odcinek. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. Lajkujcie, komentujcie. Trzymajcie się i do następnego. Piona, cześć!